Dorosłych, to już byłbyś mega gwiazdą, ujarzmiłeś cztery kobiety i to w lateksie. No dobra, to teraz kogo by tu zapytać? Marię trzeba zapytać koniecznie. Pewnie, jak zwykle mnie. Jeżeli chodzi o Michała oczywiście. Kurczę, no ty jesteś po prostu jak zielona herbata. Ciebie trzeba dopiero wrzucić we wrzątek i dopiero wtedy no czuć twój smak cały fantastyczny. Tak. Co trzeba wylać? Pierwszą wodę trzeba wylać. Nie, nie, właśnie ja jestem za tym pierwszym parzeniem, które dodaje energii właśnie. Ja naprawdę, słuchaj, zrobiło mi się gorąco. Fuj, pokazałeś dzikość serca nareszcie prawdziwą. I kurczę, no strasznie chciałabym się do czegoś doczepić. I tak cały czas to słuchałam. No, no, może coś zepsujesz. Nic z tego, no niestety. Nie udało się, nie mogę właściwie się doczepić do niczego. Było jak zawsze świetnie. Wiesz co, Marianne, bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Panowie! Bardzo się cieszę, że wykonałeś tą piosenkę tak, jak ją wykonałeś, ponieważ okazuje się, że w naszej drużynie również mamy faceta z jajami. No. Grande cojones i zrobiłeś to naprawdę rock'n'rollowo jak trzeba. Mam do ciebie pytanie, Tomku. Wy nie mieliście razem występować, bo się ubraliście też do kompletu prawie. Ja miałem być wsparciem, gdyby on głosowo przeholował. No właśnie, okej. Okay. Ale on jest twardy. O jest, o jest. Gratulacje. Fajnie, jeszcze dodając, fajnie, że się rozwijasz. Właśnie zacząłeś Bruno Marsem przy pianinie, potem było trochę melancholijnie, coraz ostrzej i masz, tak jak Marek powiedział, z każdym odcinkiem pokazujesz swoją nową odsłonę. Tak. Co najważniejsze, inaczej ta piosenka zabrzmiała niż w oryginale. Dokładnie. I właśnie, to jest to, o czym gadaliśmy też na próbach. Nie kopiły Michaela, tylko zrobimy nową jakość. Zrobiłeś to po swojemu totalnie. Gratulacje. Brawo, 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 dziękuję bardzo. No dobrze. No dobrze, brachu, to teraz uwaga. Michał w programie jest jedyny, jeśli jednocześnie ma być pierwszy, to bardzo proszę wysyłać SMS-y o treści 1 pod 73 12, żeby pierwszy mógł być. Michał Grobelny.